Fundacja Ale Akcja zaprasza do krainy legend. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami stał gród potężny z siedmioma wieżami. A bronił go rycerz nadzwyczaj mężny. Chcąc zdobyć uznanie złotowłosej księżnej, dla niej smoki zabijał, piekł pierników w tace, wygrywał turnieje i polerował glace. Odbył wiele podróży, poznał ciekawe postacie. A jakie? To się wnet przekonacie. Warszawska syrenka. Czyta Michalina Papis. Dawno, dawno temu przypłynęły z Atlantyku na Bałtyk dwie siostry syreny. Piękne kobiety z rybimi ogonami, zamieszkujące w głębinach mórz. Jedna z nich upodobała sobie skały w cieśninach duńskich i do tej pory możemy ją zobaczyć siedzącą na skale u wejścia do portu w Kopenhadze. Druga dopłynęła aż do wielkiego nadmorskiego portu Gdańsk, a potem Wisłą popłynęła do Warszawy. Według legendy u podnóża dzisiejszego Starego Miasta, mniej więcej w miejscu, gdzie obecnie znajduje się jej pomnik, wyszła z wody na piaszczysty brzeg, aby odpocząć, a że miejsce się jej spodobało, postanowiła tu zostać. Rychło rybacy zauważyli, że ktoś podczas ich połowów wzburza fale Wisły, plącze sieci i wypuszcza ryby z więcierzy. Ponieważ jednak syrena oczarowywała ich swym pięknym śpiewem, nic jej nie zrobili. Pewnego razu bogaty kupiec zobaczył syrenę i usłyszał jej piękny śpiew. Szybko przeliczył, ile zarobi, jeżeli uwięzi syrenę i będzie ją pokazywać na jarmarkach. Podstępem złapał ją i uwięził w drewnianej szopie, bez dostępu do wody. Wołanie syreny o pomoc usłyszał młody parobek Szymek, syn rybaka, i z pomocą przyjaciół uwolnił ją w nocy. Syrena z wdzięczności za to, że mieszkańcy stanęli w jej obronie, obiecała im, że w razie potrzeby oni też mogą liczyć na jej pomoc. Z tego właśnie powodu warszawska syrena jest uzbrojona, ma miecz i tarczę. Taki wizerunek syrenki widnieje do dziś w herbie Warszawy. Podobno od czasu do czasu syrenka wynurza się z Wisły i patrzy na ciągle zmieniającą się stolicę. Kto wie, może kiedyś to właśnie ty ją zobaczysz? Jeżeli podobała ci się ta legenda i chcesz usłyszeć ich więcej, to koniecznie odwiedź naszą stronę www.bajecznesłuchowisko.pl. Projekt został sfinansowany przez Fundację Lotto.